Drodzy bracia i siostry, kontynuując rozważania listu Jakuba, dochodzimy do rozdziału 4, którego główne przesłanie mógłbym streścić jednym prostym wezwaniem. Bądźmy wierni Bogu. W dzisiejszych czasach wierność staje się czymś deficytowym. Bardzo często dochodzi do naruszania umów, do niedotrzymania słowa, do rozwodów. Ludzie sobie kiedyś ślubowali piękne rzeczy, prawda? A później się okazuje, że jakby to nigdy nie było, jakby to nie było w ogóle ważne. Wiele rzeczy jest takich widocznych, które można by nazwać niewiernością, brakiem takiej lojalności. Ten rozdział omawia kilka pokrewnych zagadnień i dlatego przeczytamy go, 4 rozdział listu Jakuba, i rozważymy głębokie rzeczy, które tu są przedstawione. I zobaczymy, że Jakub naprawdę miał duchowe, z Ducha Świętego wejrzenie do głębi i istoty spraw. Przeczytamy 4 rozdział. Skąd wojny i skąd kłótnie między wami? Czy nie z rząd waszych, które walczą w was? Pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrośnie ubiegacie się, a nie możecie osiągnąć. Kłócicie się i bijecie, nie macie, bo się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo źle się modlicie, jedynie o to, żeby wydawać na swoje rozkosze. O cudzołożni, czy nie wiecie, że umiłowanie świata jest wrogością wobec Boga? Kto zatem będzie chciał być przyjacielem świata, stanie się wrogiem Boga. Czy myślicie, że Pismo na darmo mówi, on zazdrośnie tęskni za duchem, którego umieścił w nas? I coraz większą daje łaskę, dlatego mówi, Bóg wyniosłym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Stańcie się więc ulegli Bogu, a diabłu się przeciwstawcie, to ucieknie od was. Przybliżcie się do Boga, a on przybliży się do was. Oczyście ręce, występni, i uświęćcie serca, rozdwojeni w duszy. Bolejcie, żałujcie i płaczcie. Wasz śmiech niech w żałość się zmieni, a radość w boleść. Uniście się przed Panem, a wywyższy was. Nie mówcie, bracia, źle o drugich. Kto mówi źle o bracie albo swojego brata osądza, o prawie źle mówi i prawo osądza. A jeśli prawo osądzasz, nie jesteś wykonawcą prawa, lecz sędzią. Jeden jest prawodawca i sędzia. On może uwolnić od śmierci i zabić. A ty kim jesteś, że osądzasz bliźniego? A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro udamy się do tego tam miasta i zostaniemy tam na rok, aby handlować i zarabiać. A którzy nie znacie jutra ani czym wasze życie? Oparem, który na krótko się zjawia, a potem znika. Przeciwnie, powinniście mówić tak. Jeśli Pan zechce, to żyć będziemy, to zrobimy to lub tamto. A tymczasem wynosicie się w swoich przechwałkach. Każde takie wynoszenie się jest złe. Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. Jak widzimy, Jakub pisał do pewnej grupy chrześcijan, najwyraźniej pochodzenia żydowskiego, wiele za tym przemawia, bo sam był w kościele w Jerozolimie, jednym z ważnych przełożonych. I on, pisząc do tych chrześcijan, zwraca uwagę na głębię ich problemów, co leżało u podstaw trudnej sytuacji w ich wspólnocie. On zadaje pytanie, skąd wojny i skąd kłótnie między wami? I ktoś by pomyślał, no bo tam w tej sprawie się nie dogadali, może tutaj po prostu coś innego myśleli. Jakub w ogóle się tym nie zajmuje. On mówi, czy nie stąd z rząd waszych, które walczą w was? Albo inny przykład mówi, z namiętności waszych, które toczą bój w waszych członkach. Jakub ma duchowe wejrzenie, on ma słowo wiedzy z Ducha Świętego. On sięga głębiej. Znany nam wszystkim brat Tomasz, który nas nieraz odwiedzał, pewnego razu odwiedził pewien zbór. I tam była osoba, która wszystkich poprawiała, wszystkim zwracała uwagę, pretendowała do autorytetu w zborze, bo sprawiała dość duże kłopoty, bo wszystkich tam gromiła, wszystkim zwracała uwagę.
I mieli z nią duże kłopoty w tym zborze. A brat Tomasz otrzymał słowo wiedzy i powiedział: ty palisz papierosy. Ta osoba zaraz się skruszyła, złamała i przyznała się do tego. Widzicie? Wewnątrz miała swoje namiętności, swoje grzechy. I one ją rozsadzały, bo ona ukrywała, była fałszywa wobec innych. I to z niej wychodziło w innych sprawach. Ktoś by wydawałoby się, może ona chce być reformatorką w tym zborze, może chce coś naprawić. A się okazało, że nie. Że wewnątrz miała problem, tam zmagania toczyła i ta jej wewnętrzna niezgoda, taka niespójność charakteru i natury powodowała wybuchy na zewnątrz. A teraz inny przykład. Pewien brat ewangelista dotarł na spotkanie modlitewne w jednym zborze. Tam była przerwa przez chwilę. Młoda kobieta, która była gościem, tak jak on, powiedziała: ja tu przyjechałam z tej, a tej miejscowości. Bóg mnie tu przysłał, jestem służebnicą pańską, ewangelistką i ode mnie tu się zacznie wielkie przebudzenie. Na to inna siostra powiedziała: nie, ty nie jesteś z tej miejscowości, ty jesteś z innej, jesteś cudzołożnicą. Chwaliłaś się dzisiaj swojemu mężczyźnie, że przyjedziesz do naszej tu społeczności i wyciągniesz od nas dużo pieniędzy. Wszyscy po tym padli na kolana, pomodlili się, oddali chwałę Bogu, a tej osoby oczywiście już nie było. Została zdemaskowana przez Ducha Świętego. Bóg ujawnił, jaka jest prawda. I przez Jakuba też ujawnia tu, jaka jest prawda, że tam nie chodziło tak naprawdę, co było przedmiotem sporów między tymi chrześcijanami. Ale rzeczą najważniejszą było to, że oni wewnątrz byli nieuporządkowani i to wychodziło w tych konfliktach. I on tu pisze: pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrośnie ubiegacie się, a nie możecie osiągnąć. Kłócicie się i bijecie, nie macie, bo się nie modlicie. Oczywiście oni dosłownie nie zabijali się w kościele, to jest nie do pomyślenia, ale apostoł Jan pisał, że kto nienawidzi swego brata, ten już jest zabójcą, tak? W pierwszym liście świętego Jana w 3 rozdziale. Także oni taką mieli nienawiść wręcz zabójczą wobec innych. I nie mogli osiągnąć tego, co zamierzali. Część z nich nawet się nie modliła, a na pewno krzywdę robili jedni drugim. A inni z kolei się modlili, bo werset 3 mówi: modlicie się, a nie otrzymujecie, bo źle się modlicie. Jedynie po to, o to, żeby wydawać na swoje rozkosze. Czyli są, drodzy, takie modlitwy, że ktoś się modli w ten sposób, aby zaspokoić swoje jakieś pragnienia. Kiedyś kamera uchwyciła w jednym garażu w Niemczech, nie wiedział złodziej, że tam jest kamera, przeżegnał się przed ukradzeniem samochodu Niemcowi, Polak, żeby Pan Bóg mu tak pobłogosławił. Więc widzimy, że można się modlić w sposób niegodziwy, żeby zaspokoić jedynie swoje samolubne pragnienia. Skąd to się bierze? Bierze się to z umiłowania świata. Werset 4 mówi: o cudzołożni, czy nie wiecie, że umiłowanie świata jest wrogością wobec Boga. Kto zatem będzie chciał być przyjacielem świata, stanie się wrogiem Boga. Wiele współczesnych przekładów, w tym przekład Piotra Zaręby, no i Biblia Warszawska już lat 70., z połowy lat 70. mówi wiarołomni. Ale w Grece dosłownie jest cudzołożnice. Autor tego przekładu, z którego ja korzystam tutaj, mówi cudzołożni. I o co chodzi? Nie chodzi oczywiście o to, że oni zdradzali swoje żony, bo on to pisze i do mężczyzn, i do kobiet. W Piśmie Świętym Pan Bóg przyrównuje siebie do małżonka swego ludu, a swój lud do swojej małżonki. I kiedy zobaczymy do Księgi Jeremiasza, przekonamy się, że cudzołóstwo może być inaczej rozumiane niż w powszechnym takim mniemaniu, niż tylko zdrada taka na zasadzie niemoralności erotycznej. Zobaczmy Księgę Jeremiasza, 3 rozdział, 6 wersetu. Odezwał się Pan do mnie za dni króla Jozjasza. Widziałeś, co uczynił mi dom Izraela? Dopuszczali się nierządu na każdej większej wyżynie i pod każdym rozłożystym drzewem. Tam popełniali cudzołóstwa. To muszę powiedzieć, że na wyżynach był po prostu kwit kult bożków. Tam nie chodziło o to, że oni
niemoralnie się prowadzili na tych wyżynach. Tam po prostu był kult bożków na wyżynach. To było typowe, bo wierzyli, że bliżej są tego bóstwa. Ale idziemy dalej. A chociaż ona tych wszystkich czynów cudzołożnych się dopuściła, powiedziałem, wróć do mnie. Jednak nie wróciła. Jej wiarołomność widziała wiarołomna córa Juda. I zauważyłem, że wszystkim rządzom, którym dał się opanować dom Izraela i przez nie dopuszczał się cudzołóstwa, uległa i ona. Dlatego odrzuciłem ją i dałem jej do rąk dokument rozwodowy. Jednak ta wiarołomna córa Juda nie przestraszyła się. Odeszła i również ona uprawiała nierząd. Niczego tym nierządem nie osiągnęła, zaczęła zatem cudzołożyć z drewnem i kamieniem. Co to znaczy cudzołożyć z drewnem i kamieniem? Oczywiście z bożkami wytworzonymi z drewna i kamienia, tak? Czyli wyraźnie to pokazuje, że chodzi o niewierność wobec Boga, o złamanie przymierza, gdzie szczególnie Bóg surowo odnosił się do bałwochwalstwa, do czci innych bogów. I dalej czytamy, mimo tych wszystkich klęsk nie zwróciła się do mnie całym swym sercem ta wiarołomna córa Juda, lecz do tego, co jest fałszem, czyli do tych bożków. I zobaczmy jeszcze werset 23 rozdziału. I jak kiedy żona bywa wiarołomna względem swego męża, tak dom Izraela stał się wiarołomny względem mnie, mówi Pan. Bóg zawarł ze swoim ludem przez Mojżesza przymierze. Bóg był wierny swojej części przymierza. Wszystko, co im obiecał, dał. Dał ziemię obiecaną, błogosławieństwo, wszystko. Ale lud musiał też wykonać swoje zadanie. I jednym z zadań było wystrzeganie się kultu obcych bogów. I tutaj, jak widzimy, naruszyli to przymierze, przez co potem znaleźli się, tak, północne królestwo, o którym tu mowa, Izrael, z siedzibą w Samarii, znaleźli się w niewoli asyryjskiej. Południowe królestwo, Judy, które było związane z królami z linii Dawida i z linii Judy, poszło do niewoli babilońskiej. Tam były tylko dwa plemiona głównie, Juda i Beniamin na południu. I tam była siedzibą Jerozolima i tam był prawdziwy kult w świątyni, który został też niestety skażony. Czyli to była ta niewierność, to było to cudzołóstwo. Czyli rozumiemy to, że to jest obrazowe przedstawienie niewierności wobec Boga, cudzołóstwo. I apostoł Paweł pokazuje, że w Nowym Przymierzu Pan Bóg tak zrządził, że Kościół jest związany oczywiście z Ojcem tak samo, ale z Panem Jezusem jako oblubieńcem. Tak Bóg zrządził z naszym Odkupicielem. I zobaczmy do drugiego listu do Koryntian, 11 rozdział od 2 do 4 wersetu. Jestem bowiem zazdrosny o was Bożą zazdrością, gdy zaręczyłem was jednemu mężowi, by was jako czystą dziewicę oddać Chrystusowi. Tymczasem boję się, aby jak wąż uwiódł Ewę swoim oszustwem, wasze myśli nie odeszły zdeprawowane od prostoty i czystości przeznaczonej dla Chrystusa. No bo jeśli ktoś przychodząc głosi innego Jezusa niż my głosiliśmy, albo jeśli przyjmujecie innego ducha, jakiego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, jakiej nie przyjęliście, to tak dobrze to znosicie. Czyli zobaczmy, pójście za fałszywą nauką dzisiaj może być takim duchowym cudzołóstwem. Odejście od prawdziwej Ewangelii. Takie skażenie tej, że człowiek nie będzie czysty, nie będzie w pełni oddany Bogu i Kościół nie będzie oddany Bogu, Chrystusowi, tylko te myśli będą jakoś wypaczone. To już jest niedobrze. I list Jakuba mówi, że umiłowanie świata jest wrogością wobec Boga. Pamiętam, jak rozmawiałem z jednym z naszych braci tutaj ze zboru, powiedział, że on tak żałuje, że nie może kochać tych gór, morza, tych pięknych krajobrazów, które są na ziemi, tej pięknej przyrody, bo Biblia mówi, że nie mamy być przyjaciółmi świata. Ale tu nie o to chodzi. Świat w tym znaczeniu nie dotyczy pięknej przyrody, świata, który Bóg stworzył, o którym mówił, że było to bardzo dobre. Oczywiście zostało skażone, to prawda, ale nadal jest wiele w tym piękna i wspaniałości i dobrodziejstw. Ale dotyczy to społeczeństwa oddalonego od Boga i systemu, który jest bezbożny. Wszyscy ci, którzy są, można powiedzieć, świadomymi wyznawcami pogaństwa czy fałszywych poglądów w tym świecie, są wrogami Boga.
są tym światem. Ten strajk kobiet, który się odbywa, to jest świat. To jest pogański świat, to jest bezbożność. To jest bezbożność. Tu już nie chodzi o jakie są przepisy, ale bardziej o to, że te osoby są nawet za tym, żeby prześladować lekarzy, którzy nie zgodzą się dokonać tak zwanej aborcji. Niech powiedzą wprost, mordowania dzieci nienarodzonych, bo słowo aborcja to jest takie gładkie słówko. Także teraz widzimy, pan Owsiak się do tego przyłączył. To jest świat, to jest bezbożny świat. To jest pogaństwo. To Bogu się nie podoba. Na ten świat składają się przede wszystkim złe takie rzeczy, jakie wymienił apostoł Jan w swoim liście, które mogą i nas dotykać, bo jedno jest ideologia bezbożna, która nam śmierdzi, że tak powiem, z daleka, że zła jest, ale druga rzecz to w tym świecie są takie grzeszne rzeczy, które mogą i nas pociągać. I apostoł Jan w pierwszym swoim liście, drugim rozdziale od 15 wersetu tłumaczy: nie miłujcie świata ani tego, co na świecie. Jeżeli ktoś świat miłuje, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co na świecie, pożądanie ciała, pożądanie oczu i pycha tego życia, nie są od Ojca, lecz od świata. Świat przemija, tak samo jego pożądanie, kto natomiast pełni wolę Boga i jest na zawsze. Czy nie przyznamy, że czasem mamy problemy z tymi rzeczami? Czy to z pożądaniem oczu, czy z pożądliwością ciała? Apostoł Jan nie pisze, taki człowiek jest słabym chrześcijaninem, tylko że w ogóle nie ma w nim miłości Ojca. Więc jest to poważne, co tu czytamy. Więc jeżeli byśmy chcieli się bratać z bezbożnym światem, podzielać jego aspiracje, jego priorytety, jego ideologię, jego poglądy, jego cele, to stalibyśmy się nieprzyjaciółmi Boga. I to jest bardzo poważna sprawa. Pismo Święte tak ogólnie mówi w Starym Testamencie, jakby wyciągnąć z szeregu tekstów wnioski, że Bóg zazdrośnie tęskni za duchem, którego umieścił w nas. Czyli Bóg chce nas mieć na wyłączne oddanie. Zazdrość, o której też apostoł pisał, że zazdrośnie zabiega o to, żeby stawić dziewicę czystą przed Chrystusem, to ma inne znaczenie. Bardzo dobrze oddał to jeden z przekładów, że chodzi o wyłączne oddanie. Czy Bóg domaga się od nas wyłącznego oddania, całkowitego oddania, niepodzielnego oddania? Dla nas to nie jest takie oczywiste, bo nam się kojarzy zazdrość z czymś złym. Ale w przypadku Pana Boga, który nam daje życie i tchnienie i wszystko, jak mówił Paweł na Areopagu, do którego należymy na mocy stworzenia, ale też na mocy odkupienia przez ofiarowanie Chrystusa. Jeżeli to rozumiemy, to powinniśmy pamiętać, że On ma prawo do nas i my powinniśmy być Mu całkowicie, bez reszty oddani. I On tęskni za tym duchem, którego umieścił w nas. On chce nas mieć całkowicie oddanych sobie. Jemu znaczy. I mówi jeszcze większą łaskę: Bóg wyniosłym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Pycha jest jednym z największych grzechów. Pycha doprowadziła anioła do upadku, który stał się szatanem, czyli przeciwnikiem i diabłem, czyli oszczercą. I pycha dzisiaj powoduje problemy w Kościele i powoduje też upadki wielu. Pycha jest wielkim grzechem, pokora natomiast jest wielką cnotą. Dlatego Jakub wzywa, żebyśmy poddali się Bogu, a przeciwstawili diabłu, to on ucieknie od nas. Mamy całkowicie poddać się Bogu. To jest droga do uzdrowienia, jeśli mamy problemy z jakimiś pożądliwościami niezdrowymi, z jakimś jednak podskórnym umiłowaniem pewnych rzeczy w tym świecie. Całkowicie poddać się Bogu, Jego woli. Przybliżcie się do Boga, a On przybliży się do was, dalej czytamy. Czyli to jest droga do uzdrowienia, zbliżyć się bardziej do Boga. I trzeba przyznać, że dzisiaj wielu chrześcijan ma bardzo powierzchowną więź z Bogiem. Po prostu mało poświęcają czasu na modlitwę, na czytanie Słowa Bożego czy słuchanie. Bardziej są oddani świeckiej kulturze, świeckim różnym materiałom niż modlitwie czy Biblii. Inni z kolei słuchają przeróżnych i obcych nauk, zamiast skupić się na Słowie Bożym.
Trzeba się poddać Bogu, zbliżyć do Niego, przede wszystkim na Jego słowie budować. I tu jest wezwanie, żeby oczyścić ręce i uświęcić serca, kiedy jesteśmy rozdwojeni w swojej duszy. Właśnie, ci ludzie, do których pisał Jakub, mieli problemy w kościele, w zgromadzeniu chrześcijańskim. I drogą do uzdrowienia było oczyszczenie się, upokorzenie się, poddanie się Bogu. Uleczenie tego niezdrowego rozdwojenia, które powodowało problemy zarówno w życiu tych ludzi, jak i w kościele. I mówi, bolejcie, żałujcie i płaczcie, wasz śmiech niech się zmieni w żałość. Czasami właśnie te łzy, łzy pokuty oczyszczają. Oczyszczają i uświęcają. Kiedy były wielkie przebudzenia, to nie wiem, czy wiecie, że wierzący przepraszali się wzajemnie za to, że źle mówili jedni o drugich, że mieli złe usposobienie w stosunku do drugich. I dużo łez było przy tym. Kiedy brat David Wilkerson przyjechał do Polski w połowie lat 80., zachowały się nawet zdjęcia, jak ludzie jedni na ramieniu drugich płakali. Były to łzy pokuty. Było takie przebudzenie, można powiedzieć, zwłaszcza wśród młodych ludzi w połowie lat 80. Znałem niektórych tych ludzi i znam do dziś. Powstało wtedy wiele społeczności i wielu młodych ludzi przyszło do kościoła. Także łzy takie mogą być łzami oczyszczenia. Ale oczywiście tu nie chodzi o zewnętrzne, emocjonalne rzeczy. Najważniejsze, co się we wnętrzu tych ludzi odbywa. I czy następuje zmiana, jak mówił Jan Chrzciciel, owoce godne nawrócenia. I dzieje apostolskie o tym mówią. Więc dlatego trzeba się uniżyć przed Panem, a wtedy nas wywyższy. Znowu mowa o pokorze. Trzeba się uniżyć. Droga do chwały jest przez uniżenie. I Jakub właśnie zwraca uwagę na ten problem w kościele, bo mówił o konfliktach, o problemach. Wiąże się to z obmową, czasem z oszczerstwem. Tak łatwo wypowiadać słowa i osądzać naszego brata, naszą siostrę. Ale wtedy, jak mówi Jakub, niejako mówimy źle o prawie i prawo osądzamy. Jak to można rozumieć? Można to rozumieć w ten sposób, że prawo Boże mówi miłuj bliźniego swego jak siebie samego, a my jakbyśmy krytykowali to prawo, nie zgadzali się z nim i uważamy, że mamy prawo ranić drugich nawet za plecami, poniżaniem ich, oczernianiem ich. Ale można to też rozumieć inaczej. Można to rozumieć tak, jak dalej jest napisane, że jest jeden prawodawca i sędzia, on może uwolnić od śmierci i zabić, a kim ty jesteś, że osądzasz bliźniego? O co chodzi? Że można to też tak rozumieć, że człowiek, który tak bez opamiętania tylko krytykuje swoich braci i siostry, stawia siebie w roli sędziego. Tak jakby wychodzi z tego miejsca, na którym jest jako też podsądny, który będzie rozliczony ze swego życia, jak mówi drugi list do Koryntian, 5 rozdział, werset 10, że wszyscy zdamy sprawę z naszych uczynków, czy dobrych, czy złych, przed Trybunałem Chrystusa. 2 Koryntian 5:10. Więc on jakby nie. On się zamienia miejscami. On chce zasiąść na miejscu Pana Jezusa. Czyli tak jakby stawia siebie ponad prawem Bożym. I to jest grzechem. Czy to znaczy, tu musimy sobie jedną rzecz wyjaśnić, że nie można wyrazić opinii na jakiś temat, jakiegoś brata, jakiejś siostry, nawet krytycznej. To znaczy, trzeba się dobrze zastanowić, czy to jest naprawdę potrzebne. Bo czasami jest potrzebne. Przykładowo apostoł Jan w trzecim swoim liście opisał Diotrefesa, który się źle zachowywał i poddał go krytyce, ale biblijnej, zdrowej, duchowej. Apostoł Paweł pisał o Hymeneuszu i Filetosie i pokazał ich błędy. To nie jest obmowa. To było ostrzeżenie dla ludu Bożego. I czasami jest coś takiego. Są bracia, którzy mają służbę rozeznawania i ostrzegają przed konkretnymi nauczycielami, bo są to osoby publiczne. Czasami starsi zboru muszą wydać o kimś opinię. Ktoś się przenosi do innego zboru i nie zasłużył się za dobrze w miejscowym zborze i starsi muszą napisać opinię. To nie jest obmowa, to jest po prostu podanie prawdy.
Ale ogólnie musimy być bardzo czujni, bo bardzo łatwo jest przejść od takiej niewinnej rozmowy do rozmowy, która krzywdzi. Także mamy tutaj kolejną myśl dotyczącą wierności Bogu. Wierność Bogu przejawiać się będzie w naszej oczywiście też mowie. Mówiliśmy o pokorze, że wierność Bogu pokaże się w pokorze, w pokutowaniu, jeśli byliśmy niewierni, jeśli miłowaliśmy ten świat, czy nadal miłujemy, jeżeli powodowaliśmy konflikty w Kościele. Ale teraz kolejna sprawa, która też będzie dowodem naszej wierności Bogu. A teraz wy, którzy mówicie, tak, i oni mówią, że udadzą się do jakiegoś miasta, będą tam przez rok, będą tam handlować, zarabiać pieniądze, a Jakub pyta, jak możecie tak robić? Nie znacie nawet, jakie będzie jutro. Chyba zapominacie, czym jest wasze życie, że jesteście jak para, która na krótko się ukazuje, a potem znika. Wasze życie jest bardzo ulotne, bardzo niepewne. Raczej powinniście mówić tak, jeśli Pan zechce, to żyć będziemy i zrobimy to lub owo. Więc widzimy, że błędem, taką niewiernością wobec Boga jest też układanie planów niezależnie od Niego. Ktoś kiedyś powiedział, chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to powiedz mu o swoich planach. Chodzi o to, że my musimy liczyć się z wolą Bożą. Kiedyś pewni ludzie, jeżeli pisali o jakichś swoich planach w listach, bo kiedyś listy pisano, nie było maili, mówię o dawnych czasach, XIX wiek, początek XX, pisali zawsze dwie litery, D i V. To było z łaciny Deo volente, jeśli Bóg pozwoli. I rzeczywiście takie myśli się zdarzają. W dziejach apostolskich też możemy znaleźć takie myśli, jak jeśli Pan pozwoli. I rzeczywiście nie bądźmy tacy pewni, raczej módlmy się o łaskę, o prowadzenie Boże i układajmy plany po modlitwie, po decydując się na coś dopiero po upewnieniu się, czy to jest wolą Bożą. Mamy prawo planować, mamy prawo coś organizować, ale uwzględniajmy zawsze wolę Pana. Liczmy się z tym, że Bóg może nie pozwolić na to, co planujemy. Teraz rozesłałem niektórym wierzącym tekst brata Spurgeona, znanego kaznodziei, o tym, jak to Bóg chroni swoich wiernych w podróży. Jedna siostra odpisała mi, to ten autor nie wiedział, co się dzieje? Że przecież w krajach islamskich chrześcijanie są zabijani. Musiałem jej wyjaśnić, że czasem tak jest, że jeden misjonarz wyrusza na teren i zaraz ginie, w krótkim czasie ginie z rąk prześladowców. A drugi działa na terenie misyjnym aż do końca życia, znaczy aż do emerytury i wraca na emeryturę, spokojnie dożywa takiej spokojnej starości. I jak to wytłumaczyć? Suwerenną wolą Bożą. I dopustem Bożym. Bóg nieraz dopuszcza takie rzeczy, że jedni stosunkowo młodo umierają, drudzy dość długo żyją. Ale najważniejsze jest to, żeby odejść w stanie łaski, odejść w stanie uświęcenia, w stanie wierności Bogu. Dlatego pamiętajmy, że są niewyśledzone drogi i niezbadane wyroki Boże. Po prostu nie wiemy do końca, co jest wolą Bożą. Dlatego to liczenie się, jeśli Pan pozwoli, będzie bardzo wskazane. Bo czasami zdarza się chrześcijanom podejmować decyzje bez należytej modlitwy, bez spędzenia czasu z Bogiem i z takim rozdarciem serca, że no nie są pewni, czy coś zrobić, ale pójdą za ciosem, bo tam ktoś namówił, ktoś coś podpowiedział. Właśnie. I tutaj trzeba uważać. Bo Jakub pisze, że oni się wynosili w swych przechwałkach, że takie wynoszenie się jest każdorazowo złe. I powstaje tutaj na koniec taka myśl, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. Czyli kto potrafi czynić dobrze, słusznie, a nie czyni, to grzeszy. W bezpośrednim kontekście oznacza to, jeśli ktoś jest chrześcijaninem, wie, że trzeba się modlić, wie, że wola Boża się liczy, a jednak planuje bez Boga, to grzeszy. Ale zasadę tę można rozciągnąć szerzej, że jest coś takiego jak grzech zaniedbania albo zaniechania. Jest to bardzo poważny grzech. Wiemy, że w prawie polskim
jest coś takiego jak to, że jeśli ktoś nie udzieli pomocy komuś poszkodowanemu, ponosi odpowiedzialność karną. Wczoraj słuchałem fragmentów kongresu konserwatywnego, jaki się odbył wczoraj właśnie, z udziałem między innymi księdza Tadeusza Isakowicza Zalewskiego, który jest takim duszpasterzem obrządku ormiańskiego w kościele katolickim i sam jest Ormianinem. I powiedział taką rzecz ten ksiądz, że młodzi księża w bardzo młodym wieku odchodzą z kapłaństwa w Polsce, nawet po 30, bo nie mają oparcia w nikim. Próbowali jakiejś pomocy, jakiejś porady, nikt się nimi nie interesuje. To jest grzech zaniechania. A czy my w kościołach ewangelicznych jesteśmy lepsi? Nieraz nie. Zdarzyło się niedawno, że pewien brat odchodzi od jednego z kościołów ewangelicznych po 30 latach wiernej pracy. Nikt się nim nie interesuje. Ma wielki talent, jest jednym z największych nauczycieli tu w Polsce. Nikt się nim nie interesuje, żeby mu pomóc, poza jakimiś zaprzyjaźnionymi braćmi, którzy nie mają żadnej mocy decyzyjnej. I ten brat pójdzie do świeckiej pracy, mając ogromny talent biblijny do Słowa Bożego, pójdzie do świeckiej pracy, bo nie miał na kim się oprzeć, bo nikt nie był zainteresowany, żeby mu pomóc. Czy to nie jest grzech zaniechania? Czy to nie jest grzech zaniedbania? Ale podamy też dobre przykłady. Jest taka osoba, która jest skromna, ale bardzo cierpi, bardzo chora i wierzący ludzie wspaniale zareagowali na jej potrzeby. Ilekroć ma jakieś problemy, zawsze jej pomogą, bo mają serce. I ona niedawno była zagrożona jej życie, mogła odejść, bo była w bardzo złym stanie. W stanie śpiączki farmakologicznej i ciężki to był stan. Mieli też kłopoty inne, takie finansowe, ale ludzie wierzący modlili się i pomogli. I właśnie bądźmy tacy w Kościele, żeby można było na nas liczyć, żeby można było nam zaufać. Bo grzech zaniechania, obojętność jest bardzo złym grzechem. Też jest formą niewierności. Tak więc, drodzy, omówiliśmy dzisiaj, jak ważna jest wierność wobec Boga. On traktuje niewierność tak, jak my w świecie ludzkim cudzołóstwo traktujemy, czyli zdrada. Wszelki świadomy grzech, odsuwanie się od Boga, żeby czynić zło, jest takim duchowym cudzołóstwem. Mówiliśmy o tym, że problemy nieraz w Kościele wynikają nie z tego, że faktycznie jakieś kwestie są trudne, bo są nieraz, ale nieraz wynikają, jak Jakub sięgnął do głębi, z pożądliwości, z namiętności, które gdzieś tam walczą w danym człowieku, on jest niepogodzony sam ze sobą i wybucha z niego ta agresja na innych, bo sam jest niepogodzony ze sobą w swoim środku. Tu sięga Jakub do głębi. Uzdrowieniem takich konfliktowych rzeczy jest ponowne poświęcenie się Bogu. Bóg chce nas na wyłączne oddanie. Musimy wyzbyć się wszelkiej pychy, poddać się Bogu, żeby diabeł nas nie zwodził, przeciwstawić się przeciwnikowi, zbliżyć się bardziej do Boga, oczyścić się z naszych grzechów, ze wszystkiego, co nas plami i nawet zapłakać gorzko przed Bogiem, uniżyć się i przestać też trudnić się plotkarstwem czy nawet oszczerstwem, i nie polegać na swoich planach, lecz zawsze na woli Bożej. Układać owszem plany, ale z modlitwą, z rozważeniem zasad biblijnych. To będzie wierność wobec Boga. I tak samo wiernością wobec Boga będzie to, że będziemy starali się być jak Daniel, o którym napisano, że nie było u niego żadnego zaniedbania ani winy. Można było się do niego przyczepić tylko na punkcie jego religii. Niech i u nas nie będzie żadnego zaniedbania ani winy, szczególnie jeśli Bóg stawia na naszej drodze kogoś naprawdę potrzebującego, czy duchowej zachęty, czy duchowej pomocy. Nie bądźmy obojętni, bo obojętność też będzie fundamentalną niewiernością wobec Boga. Mam nadzieję, że to słowo nas zachęciło do takiej wierności, żebyśmy wierni byli naszemu też Panu, oblubieńcowi, żebyśmy byli jak ta dziewica czysta, szczerze oddana naszemu Panu. Żebyśmy nie mieli żadnych innych miłostek, flirtów takich duchowych, ale byli całkowicie oddani Panu. Niech Bóg nam w tym dopomoże.
Amen.